Dostaję, cześć, tam znasz. Przepraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 przy zaporze. Dzisiaj mamy kolejny odcinek właśnie z tej magicznej serii, której już naprawdę długo robimy. I dziś mam tylko jeden główny cel. Główny cel dzisiejszego odcinka to jest bardzo rozbudować naszą tutaj część mieszkalną, żeby ludzie w końcu zaczęli jakoś sensownie tutaj mieszkać, żeby było ich po pierwsze też więcej, to jest moim głównym celem. No i rozbudowa naszej linii metra, także z innymi komunikacjami dookoła. Dobrze, to tak jak mówiłem, dziś się zajmujemy głównie popytem. Mamy mały popyt na razie na ludków, ale spokojnie, spokojnie, to nie duży na razie problem. Tak, z tego co pamiętam, tu jest stacja metra, dokładnie. I ją włączyliśmy dopiero, więc nie ma nawet, na razie nawet co patrzeć, ile ludzi z niej korzysta. Zacznijmy od czegoś prostego, czyli od edukacji. Okej, dobra. Dobra, chyba szkoły średniej bardziej brakuje im tutaj, ale szkołę średnią postawimy jako nowy budynek. I to już za chwilę. Okej, dobra. Dobra, to tak, widzę, że nie jest za różowo tutaj w tej części miasta. O, tutaj jest kiepsko. Dobra, tak, tutaj jest kiepsko, tutaj sobie postawimy na razie szkołę podstawową, proszę bardzo. I za chwilę będziemy szli dalej. Tutaj. O, przepraszam bardzo. Całkiem chyba dobrze, chociaż koreczki tutaj się naprawdę całkiem nie zarobią. Czekajcie, chyba wiem, jaki jest problem z korkami. Mam dziwne uczucie, że w budżecie jest luka dla bambajów. Nie. On się różni za dnia i za nocy. Nie, okej, dobra, to tu nie ma problemu. To pytanie, czemu tu są tyle bambajów i one czemu one wszystkie stoją? Pamiętam, że podniosłem trochę sieć. Dobra, zmniejszmy to trochę. Chyba trzeba poczekać, aż tutaj się rozjadą te bambaje. Tak, bo wszystkie bambaje stąd startują. Więc z przyczyn oczywistych wiemy, jak to wygląda. Ale dobra, zacznijmy na razie od czegoś prostego. Metro będzie się rozjeżdżać tam powoli i tak dalej, i tak dalej. Czekaj, wyłącz linie pomocnicze i wyłącz to. Stąd sobie... Leci tam zbyt strome zbocze. To zbyt strome zbocze? Jak to? Chwila. A, bo to jest kanał. A ja chcę przecież w to. Dobra. No, to nie ma zbyt stromego zbocza. Tutaj ta zła opcja nie istnieje. Tak, na razie dotąd sobie jedziesz. Już tak w sumie czekaj. Byłoby dobrze, gdybyś pojechał tutaj do góry. Tu tak trochę. I tu gdzieś dopiero zaczął skręcać. O. I później tutaj w dół. Dobra. Dobra. To jest całkiem. Teraz tak, tu by się przydało to wyrównać. W sensie, wiecie, chodzi o to, żeby nie było widać tego, czego nie powinno być widać, czyli oczywiście mówię o ziemi. Dobra, no i tak. I tutaj to ja widzę, że tutaj dosyć się jest dużo tego. Tak, bo tutaj teraz trochę zmieniliśmy, trochę zmieniamy bieg koryta, ale to jest chyba normalne w tej serii. Drugą rzeczą, jaką zawsze robimy, to jest od razu na równi, po drugiej stronie będziemy robić linie pomocnicze i w tych samych miejscach w miarę możliwości robimy tą część. No, no, tutaj aż tak dobrze to nie wyjdzie. Tu trzeba trochę wcześniej skręcić, bo koryto trochę bardziej tutaj skręca z tej strony. Mówię koryto, koryto, koryto i zaraz będzie jakieś nie wiadomo co. Przy korycie, obok koryta, tuż przed korytem. Dobra, na razie jest całkiem ciekawie. Tym bardziej, że ta woda tak trochę podskakuje jeszcze. To mamy pompownię, dobra, to tu jest dobrze. I tu jest park i na razie tutaj jest korek. Nie wiem czemu korek jest tak właściwie. A, bo oni tutaj wszyscy wyjeżdżają. Nie, czemu to jest korek? Co? Dobra, widzę, że jest jakiś głupi błąd tutaj. Tu jest naprawdę jakiś głupi błąd. Zmień to. To jest jakiś głupi błąd, że wszystkie inteligenty jadą tędy. Nie wiem o co chodzi. Dobrze, zmieniamy tutaj na zwykłą autostradę, bo tutaj się zaczęły robić jakieś problemy. Nie było problemów, a się porobiły problemy. No, będziecie mieli prosta autostradę, nie będziecie nic mi tu kombinować. A nie, że wszyscy jedziecie nagle tędy. No, odblokowało się. Nie, tu jest ogólnie i tak to takie prowizoryczne jeszcze, ale... No, szanujmy się. Nie będzie tutaj czegoś takiego. Tak, no to długo skręca, to też jest dobre. Tutaj do tej części dzielnicy to też trzeba pogratulować.
miejsce. Uuu, panie, tutaj to jest. No powiem wam, trojecie, zejdźmy sobie na dół. Że co jak co, ale ta ulica, nie, to jest piękna ulica do zaparkowania. Widzicie, tutaj jeepy głównie parkują. O, zasuwa jakiś kolejny jeep do góry. No, gratulacje. Chociaż niektóre samochodziki to też tutaj całkiem nieźle mogą zaparkować. Nie, no bez przesady, naprawdę. Ja lubię ski skerańc, ale to jak czasami ma tutaj odjazdy swoje, to jest niezłe. Dobrze, kolejną rzeczą zróbmy sobie na razie na pauzie, bo nie będziemy przy okazji marnować czasu. A jest go tutaj mało akurat, to jest niestety pewne. Dobra, to tak, na razie sobie tutaj dojedźmy do tego miejsca. O, i będzie całkiem, dobra. I później, czekaj. Będziemy powoli sobie tutaj nie, czekaj, tutaj właściwie to tym możemy pojechać. Tylko trochę przyspieszyć. O. Tak, bo to jest bardzo irytujące zadanie. Czyli aby tutaj wyrównać to, tak jak to w teorii gra by chciała, żeby to wyglądało, ale zgodnie z moją koncepcją. Czyli w skrócie dogadaj się pomiędzy piłem a młotem. No, bardzo to trudne zadanie do zrobienia. Ale możliwe. O, no widzę, że tutaj całkiem mi ładnie wychodziło. O, dobra. Tak, i tutaj teraz będziemy się tak kręcić z tym. Normalnie bym wam zrobił tutaj timelapse, ale gdyby nie to, że to mam dzisiejszy odcinek, mam mało czasu na niego. Dobra, za chwilę. Jeżeli to się długo będzie robić, to wam zrobię timelapse, bo tutaj to faktycznie może nie być najciekawszą rzeczą na świecie, to moje tutaj kształtowanie krajobrazu. Tak, tutaj się jeszcze to zwęża coś. Coś mi się tu jeszcze zaczęło to zwężać. Dobra. Nie. Od tego miejsca tutaj. Dawaj. Wyrównuj to. O. I byłoby dobrze, gdyby to się w ten sposób wyrównywało. Ciach. No i tutaj to na razie widzimy jak jest. Ale tutaj to akurat będzie chyba całkiem proste do wyrównania. Dobra. I tutaj oczywiście w dół już będziemy schodzić. Tak, bo tutaj teoretycznie te linie powinny się trochę rozjeżdżać. Ciach. Jeszcze. Trochę. I powiedzmy, że na razie jest naprawdę całkiem nieźle. Tak, te promy też puścimy sobie, żeby dalej były. A, widzicie, nawet udało się bez timelapsa. Z czego jestem akurat zadowolony, bo timelapse to w dzisiejszym odcinku, jak już przed chwilą mówiłem, są niewskazane. Okej, czemu tutaj tak dziwnie wchodzi? No, tak będzie dobrze. No i włączamy play, żeby nie było, że wszystko robię na pauzie, bo później będzie, że... No, widzisz, to takie, co sobie robi te miasteczka, że... Tutaj sobie z kolei już zrobimy mały handel. Bez tej części tutaj. Tu po bokach może być, ale tutaj to nie. Tu z kolei... Tak, tutaj się wywaliło. Dobra. No i ludzie też byłoby miło, gdyby się tutaj budowali, więc... Co do ludzi. Będzie miejsce do zakręcania tutaj. Mam nadzieję, że mi się tutaj nie zrobi tunel. Dobra, nie zrobi się tunel, więc jest dobrze. No i stąd teoretycznie nawet możemy sobie wywalić tą sekcję i po prostu jechać tam, gdzie teoretycznie nam dusza zapragnie. A w praktyce tam, gdzie powinno być. Czyli stąd, tu, a dalej, czekaj, tak, nie, stąd już tutaj nie wejdzie ładnie. Trzeba przyłożyć O1. Dobra. Nie, czekaj, tutaj, tu było dobrze. Ja nie mogę. Tutaj ma być to w ten sposób. I odtąd ma jechać tutaj. Dobra. No i już tutaj będzie spokojnie. Dobra, zegarek, spokojnie. Zrobimy krótką przerwę. Zegarek mi tutaj sygnalizuje, że zaczyna się audycja radiowa, którą zawsze słucham. Więc jeden, co sobie jeszcze postawimy tutaj, to będzie nasza szkoła. Szkoła, nie nasza, niekoniecznie. I tutaj jeszcze ta jedna szkoła. Co do tej edukacji wyższej, teoretycznie nawet uniwersytet by mi tutaj wystarczył, ale na razie po prostu tutaj nie będziemy im nic montowywać. No ma, wyrzućmy sobie stąd skrzyżowanie. Stąd w sensie. I chwilę przerwy. No ma, mam jeszcze chwilę, więc mogę tutaj puścić. Będę mieć teraz bardziej po prostu na oku to.
stąd. Teoretycznie można sobie puścić tutaj to. To tutaj i to dotąd. Okej, dobra, to jest całkiem dobrze. Tak, wy tutaj zrządzicie, że nie macie wody i prądu. Więc wam od razu tutaj dajemy to, czego chcecie. Proszę bardzo, ja nie ten zły. Macie to, czego chcecie. I tak, w teorii, w czystej naprawdę teorii, trzeba tu im będzie puścić za chwilę kolejną kolejkę linową. Ponieważ mamy tutaj całkiem piękne epicentrum tych naszych kolejek. No ale niestety. Stąd to już jest tak trochę jak nie ma jak dojechać. Ale ten drut tutaj też można by już trochę usunąć. Stąd tu. I ten drut będzie szerszy. Czekaj, to wywal. I ty będziesz szerszy tutaj. O, dokładnie. No, tak będzie lepiej. Dobrze, ale no, tak jak mówiłem, tu jest póki co stacja. Ewentualnie te metry przyciągnijmy. Dobra, oni tutaj się na razie budują. Zobaczmy jak tam przy handlu jest, bo handel też by się dzisiaj przydało trochę rozbudować. I wyburzyć ten drut irytujący. Tutaj pod spodem idę je, tutaj, tutaj. No i tutaj, tutaj się łączy jakoś? Nie łączy się. Macie podłączenie. Dobra, no ale tak jak mówiłem, tutaj ten drut będzie się wywali, to przy okazji się trochę pobuduje. Ale ludkowie, którzy by się chcieli pobudować najchętniej, są tutaj na górze umiejscowieni. Więc damy im tutaj tę możliwość twórczą. No bo tutaj jest to trochę przykrótkie. Chyba to powinno być jakoś tak. I tak jest źle. Dobra. To jeżeli tak wam się tutaj to nie podoba, pauza, to my tutaj sobie budujemy miejsce. Ciach. Jak trochę wygląda, to będzie lepiej zawsze. O. Dobra. Całkiem nieźle. Teraz pytanie, na jaką ja to muszę to odsunąć odległość, żeby to było dobrze. Chyba tyle. Ta. Sądzę, że na tyle. Nie, dotąd. Czekaj. O, zapisuje się gra, zapisze się tutaj, proszę bardzo, dotąd jedziesz. No i drut idzie dotąd. Ciach. Dobrze, i nasze bombowanie tutaj będą mieścić, dema. Jest wszystko jest podłączone, więc jest dobrze. Stąd będzie sobie jechać do tego miejsca. A stąd, w ogóle to jest tutaj ciekawy dzień. Nie wiem, wy tam, wam mało mówię oczywiście, jakie tutaj ogólnie spędzam swoje dni. Ale jutro jest ciekawe, znaczy, mam nadzieję, że to dla was to jest też jutro. Bo dla mnie jutro jest, nie wiem jak dla was, jest magiczny dzień zwący się weekendem, czyli sobotą. No i ja w tą sobotę jadę do Warszawy. A to dla mnie nie jest takie oczywiste. Wręcz bym powiedział, że do Warszawy czasami, powiem tyle, czasami jeżdżę do Warszawy. Tak, i tutaj się rzeczywiście trochę zepsuło, jak to tak wyglądało. To tak nie powinno wyglądać. Na pewno nie. Czy ktoś się to podłączy? Dobra, tu się to tak nie podłączy. Trzeba by trochę wyglądać miejsce, bo tutaj to akurat ja bym chciał, żeby to było tak jak było. Żeby było tak jak było, jakby to powiedział pewien polityk i wiemy oczywiście wszyscy co. Jak nie wiecie, no to trudno. Żeby było jak było i żeby nic się nie zmieniło nigdy. Tak byłoby najlepiej. Stąd będzie jechać sobie tutaj, a stąd wyrzucimy sobie i te skrzyżowanko i będzie świetnie. No, tutaj się budujcie. Tu w sumie wszędzie na razie możecie się budować dookoła tego całego handlu. Tak, czemu by nie? Tu mi drut wywaliło. Był budynek chyba, zniknął. Prawdopodobnie. Tu autobusik się chyba naprawia. Tak, bo on tu chyba zawracał przed chwilą. Teraz mu usunąłem miejsce do zawracania, ale ma czekaj. Tak, tutaj zawracał, dobrze pamiętam. To przerzucimy ciebie tutaj, nie będzie chyba dużego problemu. Nie, tutaj to nie, tutaj to będzie źle. Tutaj. Będziecie sobie dochodzić po prostu. Tak, jak ty masz przystanek kolejny? Tutaj. No to jak się zatrzymasz jeszcze tutaj, to będzie nie będzie źle. Tylko ten przystanek teraz po co tutaj jest? A, on tutaj powinien być przecież. On tutaj działa. No to nie wiem jaki jest plan. A, w ogóle gdzie ten autobusik jedzie? Podaję, bo tutaj był przed chwilą przystanek, przestawiłem go.
I nie wiem, czy on nie jedzie tak, jedzie tutaj, dobra. Dobra, nieważne, autobusy i ta cała komunikacja nas aktualnie nie interesuje. O, tu jest autostrada, która jedzie donikąd. Tak, bo ja trochę pomyślałem, że już o przyszłości to trochę. Ale tej przyszłości nie zrealizowałem. No, to w przyszłości, a nie w przyszłości. Jak możemy się domyślać. Tak, wy tu nie macie prądu. Prąd zaraz do was dojdzie, tak? Tutaj już są blisko. Aktualnie, żeby wam tutaj jakoś umilić życie, mogę wam postawić, nie wiem, boisko. To jest dobry mały budynek, który mogę zawsze postawić, proszę bardzo. I będziecie mieli przy okazji podłączenie. Natomiast tutaj sobie zainstalujemy coś magicznego. Słucham, słucham, czy... Czy już jest, czy nie ma, bo tak nie słyszę. Jakby ktoś nie wiedział, na co ja czekam, to ja czekam na połączenie z Waszyngtonem, jak ktoś słucha polskie do trójka. O, jest, dobra. Chwila przerwy. Dobrze, wracamy na antenę. Posłuchałem sobie tutaj na połączenia z Waszyngtonem, niestety nie było napadu, więc pół biedy. I z tego co widzę, tutaj się zaczynają robić jakieś koleczki malutkie. Nawet nie do końca takie malutkie, ale no, dobra. To oznacza, dobra, to sobie zrobimy, bo nie chciałem tego robić, ale zrobimy. Tu ulepszymy do 4 pasów i tu dalej będą też 4 pasy do tego zjazdu by się przydały. Ale widzę, że jest problem. Widzę, że gra nie chce nam tego ułatwić. Okej. No dobra, nie, tutaj to musi już przejechać. Jak już teraz do tego momentu dojechałem, to już to tędy to już to będzie jechać. Poczekaj, tu i tu by się przydało, jakby to zakręciło. O! Nie, poczekaj. Ty będziesz zjeżdżać tutaj wcześniej. Albo nie zjeżdżasz w ogóle teraz. No, ale tak jak mówiłem, to będzie zjeżdżać gdzieś tutaj. Z ostrym zakręcikiem na końcu. To jest ta droga. Będzie jechać tu. Okej, okay, dobra, jeszcze raz. Raz, dwa. I tu będzie zjeżdżać w dół. Dobra. Tak będzie lepiej. Tylko teraz tu będzie problem z tą częścią. Dobra. No to teraz powinniście tego wszyscy korzystać tutaj, nasi ludkowie, całkiem dobrze. Miejmy nadzieję. Bo korek to tutaj, to ja widzę tego skrzyżowania. Tutaj rondo trzeba będzie zrobić, no, ale to nie w tym momencie, to nie w tym momencie, na pewno nie będziemy teraz się bawić jakieś ronda czy coś innego. Jakieś inne zabawy. Wyburzmy tutaj ten kawałek. Nawet za chwilę wyburzymy ten większy kawałek. Chyba na razie tyle wyburzymy. Włączymy play. Chcę, żeby się miasto rozbudowywało w dzisiejszym odcinku. Zaczęliśmy i mieliśmy 20 tysięcy w dzisiejszym odcinku, chyba tak to było jakoś. Tak mi się wydaje. No tak, tu póki co bambaje skręcają tutaj do tej dzielnicy, to jest póki co oczywiście. Bo za chwilę już tak nie będzie, no ale na razie tak jest, więc może być. A, widziałem, że już całkiem dużo ludzi było w metrze. Zerknijmy sobie na naszą stację metra. 313 i jacyś tam ludkowie czekają nawet na metro. Zobaczmy, jak tam wykorzystanie naszej linii metra. Wydaje mi się, że jest za mało wagonów. Bo tu są 62 osoby, 14, 14, 29, 20. Jedna tutaj, 13 na górze, a nie, już więcej. Dobra, jeżeli będzie tyle, to chyba nie będzie aż tak źle. Bo jak jest tam po 30 z hakiem ludzi, to nie jest źle, gorzej jak jest trochę więcej. Tak, i tutaj też nie działa już nasz tatama, więc... Więc no niestety taki trochę leciutki kicik. Dobra. No i tutaj się to ogólnie już zaczyna bawić. Ludzie się bardzo powoli chcą gdzieś budować. Możemy to przyspieszyć, robiąc magiczny trik, jaki robiliśmy też wtedy. W sumie tego nie musimy obniżać. To obniżmy o 2%. I wtedy to teoretycznie może trochę dać kopa już tutaj, co do naszej rozbudowy. Zobaczmy, jak tam jest z edukacją na naszym liście. Dobra, sądzę, że ta podstawówka tu się za chwilę przyda. Bardziej bym się zajął tym, żeby jakiś uniwersytet dzisiaj też tutaj wrzucić. Znaczy, dzisiaj nie. No, dziś nie będziemy wrzucać uniwersytetów. Ale będą potrzebne już niedługo. No bo, o, tu nam się kończy park. Nie, park będzie, bo tutaj cała dzielnica będzie się gdzieś tutaj kończyć. I jak to skończymy, może już nawet dzisiaj zaczniemy. Znaczy, przeniesiemy się na drugą stronę rzeki. No ale tak, tu będzie kolejne wejście boczne. O, dokładnie. I zaczynam od złej strony oczywiście kręcić. Dajmy jeszcze jakieś kolejne wejście boczne.
Tak, tutaj coś. Tutaj coś ten obszar podkowy jest tak dziwnie postawiony. O, dobra. Więc dajmy sobie to tutaj. No i na razie będzie tutaj. Niech będzie. No i jakby coś lecieć. Jacyś ludkowie będą mogli już sobie tutaj powolutku uchodzić. No ma daj stąd. Stąd będzie sobie to skręcać. Tutaj sobie przycomujemy trochę bliżej tego. Dobra, czekaj. No nie, nie mów mi, że tutaj nie wejdzie to. O, dobra, tutaj weszło. Dalej tutaj będzie skręcać. I tutaj. I póki co dotąd. Tak, tutaj jest dosyć mało miejsca w porównaniu z tutaj wcześniej. Tam wcześniej mieliśmy trochę więcej miejsca tutaj w tym parku. No ale i tak dobrze jest, że jest jakieś miejsce, bo jakby nie było, to byłoby prawdziwa tragedia. Dobrze, to tak, tutaj jest ten jeden obszar, który podbudowę. W sensie wam, tym przedsiębiorcom, które by się chciały tutaj pojawić. W tym takiej bardzo, bardzo ciekawej działce, która jest w czystym centrum naszego miasta. Właściwie w czystym centrum. W czystym miejscu pod promami. Właśnie, a propos promów. Ja tu nie dałem żadnego kolejnego miejsca dla promów. Popłynie tu, płynie tu i tu będzie stacja. Dobra, tutaj jakoś przyniesiemy te ścieki. Prawdopodobnie po prostu zrobimy cyk, cyk i tutaj będzie to pod spodem. Tutaj są już tak pod spodem, więc... O, dokładnie. Będzie po tej stronie. Tak, tutaj na razie te wszystkie ścieki tak wylewamy sobie grzecznie. A później będzie... ale że co? Jak to? Jakie ścieki? O czym wy mi tu mówicie? Więc dobra, na razie jest całkiem dobrze, jeżeli nawet chodzi o te ścieki. No, tak jak mówiłem, tutaj będzie sobie to skręcać. Tak leciutko i w tym miejscu damy sobie miejsce, gdzie będą nasze promy. Kolejny przystanek w sensie. Dobra, tak tu sobie postawimy i do tego zrobimy dojazd. Jakiś tam... Na razie taki prowizoryczny, ale żeby był. Tak, widzimy, że tutaj jesteś nawet... Ludzie korzystają z tego. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I nasz promik, który tutaj pływa sobie póki co jako tako, ale pływa. Więc nieźle, jak wody. No to tak niedobrze, że taka wiadomość się pojawiła. To znaczy, że oczywiście jakieś są problemy tutaj co do wody. Ale mniejsze z tym. Pojedziesz sobie tutaj. I tutaj w tym kierunku damy ci przystanek. Tak? A, bo w tym nie mogę zrobić. Dobra, to tutaj jest co do... Nie będę jakoś tutaj dużo rzeczy montowywać, pomijając oczywiście płot. Ja wiem, że ja mówiłem, że dzisiaj się zajmiemy... Dobra, jeżeli zaraz nie pojawi się znowu popyt... A na razie nie widzę, żeby się chciał pojawić popyt. Tak, z tego co pamiętam, trzeba... O, to już włączyłem, dobra. To tutaj to jest dzielnica, taka jedna wielka dosyć. O, dokładnie, ktoś tutaj już nawet dalej nie ciągnie na razie. To sobie dociągnijmy ją tutaj. Cyk, cyk, cyk. I tej dzielnicy damy magiczną funkcję, magiczny przepis. Gdzie to jest? Zaawansowane budownictwo. Takie. Zachęta dla rowerzystów może niekoniecznie. Piorun ochrony, samochody, nacisk na połączenia. Nie, 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 bo to dużo kosztuje. Ulgi podatkowe. Niekoniecznie. Zaopatrzenie w czujniki dymu, to by się przydało. Bo z tego, co mogę się domyśleć, tak dziwnym trafem, to tutaj z naszym... Tak, bo policja jakaś tam jest, ale jak jest fireplace, o Boże, tu nie ma żadnej... Tu nie masz żadnej straży pożarnej na tą całą... To jest dramat. Powiem tyle, to jest dramat, żeby na taką całą wielką dzielnicę nie było żadnej straży pożarnej. To jest dramat. Dobra, zamieniają się już powoli. Wszystkie budynki. Ale to mnie teraz przeraziło, to co zauważyłem. Żeby tyle ludzi nie miało dostępu do żadnej fire station. Ojej. Dobra, tutaj sobie to będzie powoli sobie zjeżdżać. I tutaj podłączymy do tego. Tak, i tu będzie się na razie aktualnie kończyć nasz park. Więc powiedzmy, że całkiem zacnie. Dobra. Czekaj. Poczekaj. O, dobra. Stąd i tu będzie nasza już prosta. Nie to chciałem, to chciałem wyłączyć. Bo tu musimy się jakoś... Dobra, jednak jedno i drugie chciałem wyłączyć. Dogadać z T-Scanners, ale wiem, że to jest... Wiem, że to jest trudne, ale tematy trudne to już mieliśmy jakiś czas temu. Ogólnie z tego co widziałem, tam część, jakaś tam część z was na pewno obejrzała mój nowy materiał polityczny. To jest fajne, bo powiedziałem wam, że za tydzień będzie kolejny, bo tak będzie. Ale najpierw oczywiście muszę się zająć podstawową rzeczą co do tego materiału politycznego, tego kolejnego, że muszę go stworzyć. A ja wam chyba nie muszę tłumaczyć, jak materiały polityczne
szybko powstają. No, sami widzicie, ile czekaliście na ten kolejny, ten, co teraz się pojawił. Więc miejmy nadzieję, że kolejny się pojawi też całkiem niedługo. No, ma być za tydzień i prawdopodobnie będzie za tydzień, bo już się zacznie majówka, więc będę mieć jeden dzień ekstra. Jeden dzień ekstra to jednak dużo, więc... Więc miejmy nadzieję, że nie będę mieć z tym problemów. Dobra. Tutaj jakby coś, jakąś tą wodę mają. W sensie będą za chwilę mieli. Jeżeli się będą budować. Cyk. I cyk. I stąd. Tu. Dobra. A, no i tutaj ta końcowa ulica będzie trochę większa. Zapomniałem to zrobić. Bo tu będzie taka. Dzięki czemu... Zrobimy sobie tutaj magiczne coś. Zatem mogą mi ludzie trochę znielubić tutaj w tej części miasta. Ale będzie mniej wjazdów i zjazdów do tych dzielnic. No bo z przyczyn oczywistych tutaj po prostu musimy trochę zmniejszyć to, aby była większa płynność. No i tak, tu widzimy, że jest dzióbkę koreczka, jak się zrobi dzień. A jeszcze w dzisiejszym odcinku się pewnie zrobi dzień. Bo już się robi chyba noc, albo to jest taki po prostu cień. Dobra, jak będzie więcej światła, to tutaj bym się bardzo chętnie zajął robieniem rądka, takiego pięknego, małego. No, a póki co... To sobie przyciągniemy jeszcze kawałek tego, bo chciałem te bambaje już tutaj przyciągnąć dalej, co nie? Ale to niekoniecznie będzie takie proste. Bo to się chyba jeszcze uda dociągnąć do tego miejsca. No, powiedzmy nie, bo to szło w ten sposób. Okej, coś trochę dziwnie idzie dobrego. O! Byłoby idealnie, gdyby tak to szło. I do tego jakby dojechała ta droga. Ta. No, powiedzmy, że tak mi się to mało podoba, żeby tutaj akurat skończyła bieg. Ta droga, o. No, powiedzmy, że już to bardziej mi się podoba. No i nasze bambaje, znaczy na razie droga z bambajami, bez bambajów. Bambaje będą coming soon, tak zwane. Dojedziemy sobie dotąd. Nie, no chwila, nie. Ja nie pozwolę, żeby tutaj tak dużo miejsc stracić. Dobra. Tutaj jest dobrze. Dobrze. Gdzieś się po prostu psuje ta droga. Tak, i chyba nawet wiem gdzie. Tutaj w to. Dobra. I tutaj na razie nie możemy pociągnąć dalej. Więc tu nasze bambaje będą aktualnie skręcać i robić sobie skrócik w dzielnicy. Aktualnie, prawdopodobnie to później będzie ciupką zmienione. No ale... Albo tak właściwie nie. Dobra, to na razie nie będziemy aż tak bardzo kręcić. Tu wjeżdżasz. I tutaj... Tu będziesz wyjeżdżać. Czekaj. Tak, tutaj. Dobra, tu i tu. Dobra, proszę bardzo. Mamy podłączenie. Tą ulicę co na razie wywalimy, bo jest zbędna, bo i tak nie ma połączenia. No, tu widzimy, że są połączenia. Tak, tutaj ta ulica, tutaj ten bamba jedzie, tędy. O, jak go przestawimy, to bardzo ładnie się przestawi na drugą stronę, bardzo dobrze. Tutaj przystanek będzie. Tutaj będzie chwilowo, nie no, tutaj będzie ten przystanek, bo tutaj będzie przecież dalej kontynuować ta trasa. No i tak samo tutaj. A chwilowo, z przyczyn technicznych, że tutaj to idzie, to tutaj mam jeden przystanek ekstra. Dobra, dalej tutaj pod promem i pod parkiem. Z czego przypadku, to my jeszcze tutaj zaraz damy jeden jeszcze przystanek. I tutaj też może być. I w drugą stronę tak samo, ten bambaj tutaj już nie będzie niestety jechać. Ja wiem, ludzie, że wam się spodobało, ale to nic nie znaczy dla mnie, że wam się spodobało. Tam, o, widzicie, na pewno byli niezadowoleni z tego, że usuwam im przy linię bambajową. No, to by nie był smutny z tego, że bambaje mi usuwam. Wiecie, jak odcinają wam jakiekolwiek połączenie, nawet jeżeli to jest autobus, z tego nie korzystacie, to jednak to wam coś odcina i jesteście z tego źli. No i tak samo ci ludzie są źli. Mają prawo być zły na takiego burmistrza, jakim jestem ja tutaj dla nich. Tutaj sobie tylko damy wyjazdy podwójne. No, nawet nie wyjazdy. No, dajmy tutaj całe te drogi. Tu i tu będzie podwójny. No, całkiem dobrze. Żeby był dobry, płynny wyjazd. I tutaj wyłącz światła i tutaj na końcu... Okej, tu nie ma świateł. A tutaj też nie ma świateł. No i bardzo dobrze. Dobrze, tak jak mówiłem, w przypadku chciałem posiedzieć, dać jakieś mola czy coś. Bo to się by tu im przydało pewnie. Tak, teraz z tego co widzę, tutaj nie mogę im robić
Jest za mało miejsca, żeby postawić im punkt informacyjny. To trochę kiepskie. Znaczy, że jest tutaj naprawdę mało miejsca w tym parku. No ale na szczęście molo tutaj na przykład się zmieści. Tutaj też. No i tutaj jeszcze takie jedno. Do tego może będą mogli dochodzić jakoś czy coś. No i altanki. I kafejki można postawić też na jakoś tak poprzecznie. O, dokładnie. Tutaj z taką jedną i tutaj też z taką jedną byśmy postawili. Syk. Tak, teraz mam weekend też. Czy weekend jak weekend, bo jednak nie będę, będę długo w domu, więc weekend, tak? Ale ogólnie dzięki temu, że będę tak tutaj weekend, to będzie całkiem fajnie. Dobra, to poczekajcie, tutaj sobie postawimy to. Jeszcze tutaj pada i muszę już iść niestety, bo jednak się nie wydobiłem przed obiadem, żeby to zrobić. Dobra, dokończę po prostu za chwilę. Bo i tak z tego co wiem, pewnie tutaj za chwilę będę wracać. Jak jest z edukacją? Szkoły średnie to. Mamy problem. No, postawmy sobie tutaj jakąś jedną taką zwykłą, lejszą szkołę średnią. To będzie lepiej stronę, bo tutaj jest też ciekawe jak to wygląda. Zobaczmy tylko jak jest tutaj z, na przykład ze szpitalami. Jak uzbieramy 65 tysięcy, stawiamy tutaj szpital, to jest konieczne. Mają jeden cmentarz, przydałoby się krematorium. Krematorium. Nie mam pieniędzy. Dobra. Dobra, to tu jest kiepsko. Straż pożarna? Już jest całkiem dobrze. No dobra, no to ogólnie całkiem zacnie. Zobaczmy jeszcze tylko na koniec, przed moją krótką przerwą, jak się miewa metro. Okej. 35 ludzi. Tak, za chwilę mi tutaj dodamy parę stacji i ta linia metra będzie wjeżdżać gdzieś tutaj w głąb. I nie, nie będzie. Możemy nawet puścić teoretycznie na drugą stronę, chociaż tu jest głębokie dno, więc wolałbym aż tak tego tutaj nie przeciągać. Dobra. No i tym by się przydało zająć, bo tutaj to jest Armagedon, bym wręcz powiedział, bo tu się wszyscy zjeżdżają, a mało jest tylko takich połączeń. Tak, dokładnie. Dobra, chwila przerwy dla mnie. Dobrze, wracamy na antenę, z tego co widzę jest 5 stopni, to też jest trochę zimno w tym mieście, ale akurat nie o to mi chodzi. Wiem tyle, że jest już dosyć długi jest ten odcinek, ale tym się za chwilę zajmę. Dobra. Tak, rądko i tego typu rzeczy. Zajmijmy się naszym metrem. Metro, tezo. Tak, jakby tutaj pociągnąć to metro, aby tak fajnie tutaj podziałało. Bo tak, bo my za chwilę już będziemy kończyć dzisiejszy odcinek, tak jak mówiłem, w kolejnym się zajmiemy metrem. W kolejnym się zajmiemy, nie metrem, już widzę, że ci trochę szajba odpada. W kolejnym odcinku zajmiemy się czymś ciekawszym, uniwersytetem. O, widzę, że tutaj dużo ludzi korzysta z tego. Dobra, nie, tak, wy tutaj na pewno nie będziecie korzystać. Tutaj niedaleko stacji metra będziecie mieli. Właściwie to by nawet byłoby dobry pomysł, gdyby to było pod stacją metra. Przystanek, ale dokładnie. I stąd będziesz jeszcze jechać tutaj, sobie pojedziesz. No i później, tutaj. Tu obok bombarów sobie dojedziesz. Tu widzę, że jest dużo tego. Nie przewidziałem tego, że tu jest aż tak dużo. Dobra, no to jeżeli to jest takie trochę tutaj większe, to tak, to tak. To tu będzie kolejny przystanek. No dokładnie. Kolejny, na kolejnym tutaj się przekręcisz i tu przejedziesz na kosmę. No i powiedzmy, że będzie całkiem oliwa niesprawiedliwa. O, proszę bardzo. Teraz gdy zobaczymy, że ten metro tutaj dojeździ, że tutaj tak bokiem, więc tu dalej już nie podjedzie. I tutaj im chaos nie się nie podoba. Od właśnie naszego metra. Więc trzeba im tutaj dać. No wiadomo. Biura. Tu będą biura. Skoro wam się tutaj to nie podoba, no to tu będą biura. Nie wy, to inni tutaj się wprowadzą. Dobra, tutaj. Ciach. Wy tutaj jeszcze teoretycznie nie maledziliście, ale ja wiem o tym doskonale, że będziecie maledzić. Więc dobra. Całkiem dobrze. Przy okazji przemysł wykorzystamy. No i jak, tak jak mówiłem, stąd nasze metro pojedzie sobie. Byłoby bardzo dobrze, gdyby podjechało sobie tutaj. Więc tutaj sobie zainicjujemy stację. No i stąd sobie pojedziesz jeszcze gdzieś tutaj, damy ci. Prawdopodobnie. No da, tu jest trochę stromsze zbocze, ale zaraz tym się zmymy. I tutaj po drodze bym też wstawił z jedną stację. No może być nawet tutaj.
Chociaż nie, mogę być trochę dalej. Ja mam poczekaj, przenieśmy tę stację. Przenoszenie stacji metra, to jest po prostu... To jest genialne, że wciskane jest takie cuda, bo wymyślili, a normalnie w świecie tego nie ma. Przenoszenie stacji metra. To jest beznadziejne, że... To jest beznadziejne, że w normalnym życiu takich cudów nie ma. Dobra. Teraz tylko trzeba zarobić i za chwilę pójdziemy dalej. Więcej się tutaj ludzi w dzisiejszym odcinku przybyło do naszego miasta, a jest jak zawsze. Coś tam ciupkiem pojawiło się, ale tak naprawdę nikogo to właściwie nie ma. Dobra, dawaj. Tutaj też widzę fajerwerki pod naszym parkiem już są. O, to będą tutaj metrem mogli dojechać, to jest akurat dosyć dobre. Tak teraz sobie pomyślałem, że w sumie dałoby się zrobić tutaj takie kółko z tej linii metra. Jakby tam jeszcze podjechało trochę. O, tam wam brakuje czegoś, czekajcie. Czy ja tutaj zapomniałem wam dać wody? No tak mi się wydaje. No coś mi się tak wydaje, że tutaj chyba nie macie wody jeszcze. A tutaj dałem, żeby ten handel się budował, kurczę. To tak trochę handel mógł mnie znielubić za takie zagranki. No trudno. A, i w ogóle tutaj jedziesz tędy. No ma, tego nie przewidziałem, że tędy będziecie jeździć, ale bardzo dobrze. No i przy okazji tutaj ten bumbaj też jedzie. Chociaż tu jest trochę większy tłok. O, wsiadanie, wysiadanie. I ta linia ma dosyć duże obroty. Bo jest w korku stoi. Chyba ten przynak zlikwidujemy zaraz stąd. No. Ej, ty bambaj. Powiedz, że się ruszysz. Powiedz, że on się nie zbagował i się nie potrafi ruszyć. Okej, dobra, ruszył się. No, ale nie, ten przystanek niestety musimy stąd wywalić, ponieważ on powoduje nie lada problemy. To jest straszne, jak ten jeden przystanek mógł tak zablokować tutaj cały ten ruch bambajowy. Dobra, no to wracając do meritum, czyli do naszej linii metra, nie przyciągnęliśmy jeszcze jej dalej, żeby tutaj jechała, więc lecimy dalej. Jedziesz, będziesz jechać sobie tutaj aż. O, ludzie się cieszą, bardzo dobrze. Tu się będą cieszyć, bo tutaj na razie nic nie mieli. I pyk. No i ci tutaj też będą się cieszyć. O, dokładnie. No, i gitara się ma. I stąd, tak jak mówiłem, będziesz sobie jechać tu. Tu bym chciał postawić stację metra, ale w tym kierunku. No i do tego celu, nawet tutaj tą ulicę możemy zabrajdować do czegoś takiego. No, jedna latarnia, ale zawsze coś. Na pewno będę bardziej zadowolony niż jakby tutaj nie było żadnej latarni. Tak, pytanie moje jest za 100 punktów, czyli gdybym ja tutaj wyburzył ten budynek, rzeczą prostą, po prostu bym płot zainstalował tutaj. O, dokładnie. To czy ja bym tutaj mógł postawić stacyjkę metra? Mógłbym. Poczekaj. Un momento. Dobra, to się ładuje akurat, bo forsy i tak tam brakuje. Nagryję taką prostą. I zróbmy, żeby to było tak. A, to się wtedy w ten sposób to zwala. Okej, okay, a jak zmienię to w ten sposób, to się nie rozwali. A może w ten sposób? No teraz w teorii... Dobra, to zrobimy niestety w ten sposób, i tak zrobimy w ten sposób, no bo tak będzie lepiej. Będzie tutaj się więcej ludzi mogło władować. No, to wywal i to wywal, bo tu będzie głośniej ciupkę, więc musimy trochę was tutaj wywalić. I ty tutaj jeden też wywal. Dobra, no i dociągnijmy tutaj metro i powoli kończymy dzisiejszy odcinek. Tak, tutaj z tego co mi się właśnie wydaje, może być trochę do góry wyjeżdżać tutaj ta część stacji. To nie jest do końca zamierzonym celem, kiedy budowałem tą część stacji, ale no cóż, tak wyszło. O, no, wykręcisz jakoś. No, to dobrze. Bo tutaj było miło, gdyby to szybko, całkiem szybko jeździło. No, jedziesz dotąd. I tutaj dotąd. I tak, mam taki teoretyczny plan, żeby ta linia metra pojechała jeszcze tutaj dalej prosto do tego miejsca na przykład. I żeby ta linia, która idzie stąd, po prostu gdzieś tutaj łączyła z tą linią. Ale to jeszcze zobaczymy. Najwyżej jak wam się taki pomysł spodobał, to napiszcie w komentarzu. Dobrze, zobaczmy, czy ten park na siebie zadabia? Nawet zadabia. Może tego, że jest jedyny w całym
w tym wszystkim. Okej, okay, do tego parę osób idzie. Dobra. Do kafejki. Nawet od złej strony idą, ale dobra. Tutaj coś tam, tutaj idą. Do tego idą. Okej, czyli całkiem nawet jest jakiś tutaj ruch. Wejściem i tu idą. O, do tego dochodzą nawet, to dobrze. Tu idą i do tego idą. O, tu z tego to ja widzę, że całkiem dużo ludzi korzysta. No, to bardzo dobrze. Jak korzystanie z tego tej części? Aha, głównie przechodzicie do parku. No dobra, dobra. A z tego? 31 osób. Bo byłoby miło, gdyby te plamy były wykorzystywane, wiecie, jak już one sobie pływają, chociaż teoretycznie to te plamy mogłyby być tylko na dzień, ale dobra. Ale zanim one tutaj będą się rozjeżdżać, to wiecie, jak to będzie. Dobrze, ostatnią rzecz na dzisiejszy odcinek, jaki sobie zaplanowałem, to jest, tak jak mówiłem na początku, zmienię tutaj tego. Naszej tutaj kolejki linowej. No. I byłoby dobrze, gdyby ta kolejka jakoś stąd wyjeżdżała. Ewentualnie stąd, tutaj. To też jest całkiem nawet dobrym pomysłem, żebyś jakby tu się to udało montować. Tak, tu się oczywiście kawałek wyburzy. No bo inaczej tego nie zrobimy. Tutaj wyburzymy sobie to. Dobra, i postawimy to i to wyburzymy. O, i git. I będzie nasza ścieżka. Dobra, no i tak, stąd. Z tego, co mi się dobrze kojarzy, to było tak, szło. Tak, bo tu każda część schodziła trochę w dół. I tutaj do dołu, do ziemi. Zwykła ścieżka, nie rowerowa. Tutaj mają zwykli ludzie dochodzić. Natomiast tutaj jest ta rowerowa. O, dokładnie. I nawet to się jeszcze trzyma, więc jest bardzo dobrze. I stąd ta część, tutaj ta właśnie nasza kolej linowa, będzie na razie dojeżdżać do tego, przejeżdżać. Chyba tak będzie dobrze. Chociaż w teorii, nawet ta kolej linowa... Dobra, nie, pójdźmy ją tutaj, żeby też nie była gdzieś jakoś bardzo daleko. I będzie tutaj przejeżdżać na drugą stronę. Tak, tak, to jest dobry pomysł. Potwierdzam. Tutaj wy stoicie, bo tutaj jest duży ruch. Tak, tak. Dobra, tutaj sobie dajmy już drogę na przyszłość. Ja tu widzę, że chyba jednak jest trochę przydużo tych bombajów na tej linii. Bo w niektórych miejscach jest owszem tego tyle, ale... To dlatego, że w niektórych miejscach jest coś po prostu wywalone. A mianowicie się tam trochę bomba je wywalił. Znaczy tam te przystanki trochę były wywalone i... No i nie muszę wam chyba mówić, jak to wyglądało, przed chwilą przecież pokazywałem. Dobrze, tak. Ten prąd sądzę, że się podłączył w końcu, dokładnie. Mnie już to trochę irytowało, że tutaj musiałem ten drut przerzucać przez tą drogę. Jak tak trochę on tutaj był już tutaj zbędny. Stąd, tutaj. I tutaj dotąd. Dobra. To jest zrobione. Okej. Okay. O. Tu sobie damy tego nie. Wyrzuć. To wrzuć, to wrzuć. Dobra, to dorzuć. I stąd będzie, czekaj. Czy to będzie? Nie, to będzie już przy wysoki słup. O. A, teraz nie chcę dobrze wejść. Cyk. Dobra, no i stąd będziemy już sobie wykręcać. I będzie to sobie dojeżdżać do naszej głównej jednostki. Bazy, tak właściwie. Tak właściwie bym nawet powiedział bazy. O, i nawet na mało słupu poszło. O, bardzo dobrze. Tutaj dajemy sobie ten mały park. Tu, nie, tutaj dajemy sobie... Chociaż w sumie jakiś nawet budynek unikatowy możemy zostawić tutaj. Bo tego nie mamy w tym naszym mieście zbyt dużo. Czekaj, co to jest? Ogród geologiczny. Jakby tutaj blas. Tak, funduszy 30 tysięcy jest potrzebne i zbyt stanę zbocze. To 10 tysięcy. Zbyt stanę zbocze. Aha, brak funduszy, 20 tysięcy. To co to jest? Plac Lazarew. Może być. Proszę bardzo, macie tutaj taki placyk, żeby... Wcale nie chodzi o to, żeby podłączyć im tutaj prąd. Wcale, skądże znowu. No i tu damy sobie kolejną stację. Jak zaraz mi tutaj wejdzie. Łaskawie Forsa. I kończymy już dzisiejszy odcinek, bo naprawdę całkiem dużo zrobiliśmy. Zobaczmy, jak tam nasze metro korzystają. Bo przyciągnęliśmy je trochę dalej. I widzę, że... tu jest 139 ludzi, tu jest 4, 5, 12, ok, i tu widzę jakieś 110 na drugim końcu wszechświata, dobra, całkiem, o i tu jest drugą stronę 86, dobra, całkiem dużo, znieśmy tutaj liczbę do 175%, linie autobusowe to się dobrze miewają, tak, to jest ta, nie, to jest ta linia. Jak z tej linii korzystają? Okej, okay. I jest
Jest bardzo dobrze, bo tutaj jest 104, 105, 90, 100, 100. Dobra, podnieśmy budżet do 200% na tą linię, bo ona tutaj, pamiętam, że dobrze jest wykorzystywana. Ta linia już trochę spadła, więc chyba będzie zadowolony. Ta linia ciupkę możemy obniżyć. Ta linia, czekaj, gdzie ona jedzie? A, ta też trochę na pewno już spadła, no bo wiemy z jakich przyczyn. A ta linia, gdzie jedzie? Do przemysłu, dobra. Tą do przemysłu zostawmy jak jest, bo ona działa po swojemu. Dobrze, ta linia jest dobrze wykorzystywana przez Bombaje. Wydaje mi się, żebym nawet powiedział, że 100% wystarczy jej w zupełności. Natomiast co do tej linii, to tak, w niektórych miejscach owszem jest problem dużej ilości ludzi, ale też nie możemy zrobić, żeby się dobiło coś takiego jak jest tutaj. A mianowicie robi się korek bombajowy. To duży korek bombajowy. Więc mam nadzieję, że kiedy to rozwiążemy, po prostu żeby trochę rozwiązać, to trzeba tutaj wyrzucić i ten przycinek bombajowy. Może dopiero teraz to się rozwiąże. Nie mam tego pojęcia, czemu to tak się tutaj zrobiło. To jest po prostu trochę tragedia, ale dobra, mniejsza z tym. Tutaj damy sobie wam przystanki tu i tu. Tak, bo to oni chyba wszyscy jadą do tej zajezdni, a do zajezdni za jakiś czas muszą zjeżdżać i taki po prostu tutaj problem. Dobra, poczekajcie, bo chciałem skończyć tę naszą kolej linową i z tego co mi się wydaje, dobra, odcinek jest już naprawdę bardzo długi. Kończymy, naprawdę już kończymy. Tu dajemy sobie naszą stacyjkę. I do tej stacji byłoby naprawdę przemiło, gdyby dojeżdżało to dotąd. O! Ciach. Bez słupów wejdzie całkowicie? O, to genialnie! Całkowicie bezsłupowo. Dzięki temu możemy nawet tutaj coś wstawić, montować. No nie, to nie. To jest trochę przyduże. Możemy postawić na przykład jakieś boisko tutaj. Tu jakieś inne boisko. O, dokładnie, wszyscy będą się szczęśliwi. A tutaj ten plac. Dokładnie. I będzie naprawdę bardzo duży ruch. Co prawda ten nasz park teoretycznie trochę obniży tutaj popularność naszego parku, ale sądzę, że to nie powinno być aż tak dużym problemem. Dobra, mamy 123 tysiące ludzi, co jest dobrym wynikiem jak na aktualną datę. Zaraz zobaczymy, ile mamy jeszcze tygodni. Miejmy nadzieję, że dużo. Jak jest z edukacją? Bo edukację akurat cały czas tutaj musimy monitorować. Powoli jest, wychodzimy już na prostą, jeżeli chodzi o edukację. Bo wiecie, cały czas było ich trochę przymało. Możemy postawić się tutaj przy tym placu jeszcze jedną szkołę i to im na pewno pomoże. Dobra, czyli z tego miejsca ktoś korzysta. Okej, korzystają. To znaczy, że chyba tutaj dochodzą. Tak, no bo tutaj to jest taki punkt komunikacyjny, który do tego handlu tutaj jednak to jest bardzo duży skrót. O, tu widzę, że dużo ludzi idzie. Co jest bardzo dobrą dla mnie nowiną. Tak, no i możemy się domyślać, że do tej linii metra też dużo ludzi korzysta, bo jest 460, później mamy tutaj stację metra. 300 ileś. Okej, całkiem ładnie. Tu jest też dużo, bo jest 309, bo tu jest jeszcze te połączenie i park, wejście do parku. A z tego co mi się wydaje, nasz park, no, całkiem ładnie zdawia. I później od tego miejsca jest kolejna stacja, tu nie będzie więcej korzystać. A tu jest nasz korek, z którym się zajmiemy w kolejnym odcinku, tak samo jak naszym nowym uniwersytetem. Więc co tu dużo mówić, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie w górę. Oj, widzę, że tutaj jest trochę przyduże i tak trzeba jeszcze zwiększyć. Jeżeli jesteście nowi, możecie kliknąć subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. No temat to jest taka linia główna, można po to powiedzieć. To jest linia główna, która jeździ tutaj po tym wszystkim. I to jest dobry pomysł, aby tą linię tutaj zakończyć. I tutaj puścić, żeby ta linia jeszcze gdzieś jechała tutaj, a ta linia stąd co jedzie miała tutaj po prostu gdzieś jakieś miejsce przesiadkowe, nawet pewnie przy tym zrobimy może. I żeby tu była osobna linia metra, wtedy będziemy mogli lepiej dysponować tutaj budżetem dla tej, bo też nie najlepiej robić bardzo długie linie metra. Dobrze, tak jak mówiłem, do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. O, proszę bardzo, nasza tutaj dzielnica, przy której tej się nie zajmujemy, bo tutaj to jest na dole i nie wiadomo co tu się może jeszcze wydarzyć, ale... Ale wszyscy wiecie, dobrze jest. O, tutaj dokładnie to, co mi się spodoba. Dobra, cześć!